Cześć kochani, witam Was wszystkich serdecznie w dzisiejszym odcineczku. Jak już widzicie, nie jestem sama. Cześć. Jeśli wiecie lub nie, to jest zwycięzca konkursu! Jej! Także tak jak obiecałam, robimy odcineczek. Także myślę, że prowadź ogólnie, jeżeli chodzi o Twoje questy. Po prostu będę takim pomagierem, powiedzmy. Ale ten misio fajny! Nie! Mega śliczny! Dobra, prowadź. To przygocie. Ogólnie sobie, bo o mnie to wszyscy raczej już chyba wiedzą. A co ja mam powiedzieć? No nie wiem, na przykład jak masz na imię, albo czym się interesujesz, albo w jakie gry grasz. O, jestem Kasia. Interesuję się muzyką. Kasiu, gdzie mi uciekłaś? Nie moja wina, że mój misiu takim sprinterem jest, dobra. Gdzie pobiegłaś? Ja też ciebie szukam. Dobra, już cię widzę na mapie. Dobra, no. No tam. No czym teraz? A! No to gram w sumie głównie to moimi ulubionymi grami jest Soulworker, World Art Online, Fatal Ballet, no i Elsword. Tam by się spodziewał. Czy te gry, nie? W sumie. Tak. Chodźmy. Za mną. Biegnę. Strasznie fajny ten misio. No i tak sprintuje bardzo. No, widzisz, ile ja w tyle jestem? Widzę. Ojej. Ogólnie mów, jak tam twoje wrażenia, jeżeli chodzi o grę. 14 level już masz, więc w sumie coś tam, coś tam. No to... No mogę powiedzieć, że gra pod względem grafiki mi się bardzo podoba, bo gra jest ładna. Można w nią grać tak przyjemnie dla oka, jest po prostu. Ale jeśli chodzi o takie samotne granie, to tak... Dla nudy sobie pograć można, ale nie żeby grać tak cały czas. To tak zdecydowanie za smutno jest wtedy. W ogóle gdzie idziemy? A tutaj, tak? Nie, po prostu mi się nudzi. Okej. Okay. Bo nie wiem, czy wiesz, ale można się teleportować po prostu. Ale dobra, idźmy tam, gdzie powinnam iść. Ogólnie, czy są jakieś rzeczy, które szczególnie Ci się podobają w grze i czy są jakieś rzeczy, które szczególnie Ci się nie podobają w tej grze? Kreator postaci był dość przyjemny, bo nie było żadnych takich wybierz wzrost, wybierz ile to ma być tego, ile to ma być tamtego. Po prostu tak się klikało. Ogólnie bardzo mi się jeszcze podoba to, że zamiast jednej broni to mamy, że w przypadku asesina to mam do wyboru aż trzy. Chyba w przypadku każdej klasy są trzy, wiesz? O! To jeszcze lepiej. Będzie można grać więcej. O, tak! To mnie ciekawiej się gra z kilkoma klasami. Broni. No na pewno jest takie zróżnicowanie, że nie używasz cały czas tych samych skilli, prawda? Natomiast kwestia jest taka, że w drugą stronę to też działa. Zamiast na przykład zajmować się tym, żeby mieć jedną broń, ale taką naprawdę świetną, musisz przejmować się trzema, chyba że skupisz się po prostu na jednej klasie, nie? Jest na jednym tylko. Co ekspić lepiej? Czy to, czy tamto? Co? Co? Czy to, czy tamto coś pytałaś, ale... No tak, w sensie, że
może być taka rozterka między właśnie wyborem klasy. To też fakt. Natomiast czy ty widujesz tutaj ludzi? Bo ja co prawda miałam jakąś trochę przerwę, ale zbyt wielu graczy nie za bardzo widziałam, wiesz? No właśnie ja nie widziałam nikogo. A, okej. Okay. Nie, to nie ja wpadać... Nie miałam szansę kogoś spotkać, tylko że to było dość przykre. Rozumiem. No ja troszeczkę na paru graczy wpadłam, ale nie wiem, może z pięciu, więc to też tak jakoś... Jakby nie za wiele, nie? Z drugiej strony, no gra jest też płatna, więc nie oczekujmy, że będzie tyle graczy, ile jest w darmówkach, nie? No, ale nie są to jakieś duże pieniądze. Jednorazowo 30 zł na grę jesteśmy w stanie jednak wydać, prawda? To tyle, co kupić sobie, nie wiem, pizzę, tak? Chyba niektórzy wolą sobie kupić pizzę niż grę. Coś jakoś wszystko strasznie wolno mi się ładuje. Nie wiem, czy to jest kwestia, że mam mało miejsca na laptopie, czy coś się mi wygrzeksuje. Ja nie mogę zapamiętać tego, że tu jest naokoło. Nie wiem. Ale wiesz co, przy dłuższym już takim graniu, nie? Na początku ja też chodziłam, ale przy dłuższym graniu to ja cały czas prawie się teleportowałam, bo to już sensu nie miało, wiesz? Ale fajnie jest tak sobie pochodzić, tylko na takim wielkim misiu. No na takim misiu to może i tak, ale wiesz, zajmuje ci wszystko dużo więcej czasu, nie? Prowadź, gdzie teraz? Prosto. I się mnie biją. Teleportowałaś się dosłownie w moich oczach. No ja wiem. Są mocy mojej postaci, o których nie wiedziałam. Ja wiem, mój kochany laptopie, że masz obecnie jakieś 8 GB. Albo jakieś 5 gigabajtów, nie wiem ile już zajmuje ten odcinek. A miejsce wolnego, no ale troszeczkę bez przesady. Coś mi strasznie zaczęło lagować, jeżeli chodzi o tą gierkę. Nie wiem, jak na przykład biję mapki, to jest w porządku, nie? Ale na przykład jak przechodzę z mapy na mapę, albo czasami mam wrażenie, że ty dosłownie teleportujesz się, więc tak dziwnie trochę. No, chyba. Tak czy siak, ogólnie jesteś zadowolona z tego, że masz tą grę, czy byś kupiła sama ją, czy raczej po prostu grałabyś w to, jeżeli byłoby to po prostu free to play? No, w końcu, tak w sumie, bo tak na samym markerze to żadnych nowości nie ma zbytnio. Stało też, bez słońca też. Tak fajnie się zagrać w coś nowego. Okej, okay, ale ogólnie gdybyś, powiedzmy, że nie wygrała tego klucza, nie miała takiej okazji, że wygrywasz ten klucz, tylko po prostu na przykład oglądasz ten odcinek, nie? Żeby zobaczyć w ogóle, co to jest za gra. Byłabyś zainteresowana, czy raczej nie bardzo? Raczej byłabym zainteresowana, bo świat fantazy to jest mój świat. Jasne, ale jakby nie przeszkadza ci to, że jest to płatna gra, czy raczej by ci to przeszkadzało? Bo to też ja wiesz takie... Ja na pewno się ją kupiła. Jasne. Urodziny ci coś tak. Bo ogólnie nie wiem jak ty, ale ja nie odczuwam tutaj jakiejś potrzeby, żeby na przykład w grę ładować czy coś, pieniążki. Bo to jest niepotrzebne. No mi też się wydaje, że jakby... Płacisz raz za grę i wiesz, już jakby nic więcej nie potrzebujesz, nie? Ten misiu będzie chyba moim księciem. Nie nosi? Tylko szkoda, że korony nie ma, co? Ale ma szaliczek. To się zalicza. Dobrze, niech ci będzie.
jakiś Lizardian Egg. Się błyszczy ładnie. Chcesz tego peta? Nie, ale trzeba. Mam super misia. Musimy to okonki. Mogę tak z ciekawości cię o coś zapytać? Mam możesz. Długo ogólnie jesteś na moim kanale, czy raczej świeżak z ciebie, że tak to ujmę? Od lewa Jarka z tobą jest. I jasne, no to w sumie czekaj. A on nie jest już z jakiś rok tutaj? Nie wiem tego dokładnie, ale jeszcze pamiętam chyba, że coś mi Siloran o tobie mówił, ale tak to było dawno, bardzo. Jasne. No powiem ci, że kiedyś na pewno dużo więcej Soulworkera było na moim kanale, teraz raczej było takie, czy w ogóle ktoś jeszcze w to gra, bo zanim były, nie wiem, jakoś koło świąt, chyba 25 grudnia czy coś takiego, praktycznie nie widziałam ludzi. Teraz jakoś tak wszyscy mówią, wracaj do Soulworkera, są gracze i w ogóle, no bo ja rozumiem, rozszerzyli ten poziom i tak dalej. Ja w zasadzie wiedziałam, że to wszystko nas, że tak to mnie czeka, bo mam dostęp do tego Soulworkera, wiesz, z zagranicy, nie? Natomiast, no wiesz, dla mnie to i tak szału nie zrobiło i tak jakoś nie czuję tego już wsparcia, żeby expić powyżej tego 50 levela, no bo to jednak czas zajmuje, to jest jednak czasochłonne, przynajmniej dla mnie. Mój expienia haru zajęło 2 miesiące. Do którego levela maksymalnego? Mhm. Tak. I co, tak codziennie systematycznie wchodziłaś z expić? Raczej nie mogłam zbytnio codziennie, nie wiem. Jasne. Ale ludzie teraz wracają, no bo w sumie rajdy dali nowe, to muszą mieć lepszego seta chyba, nie? No tak. I jeszcze za niedługo prawdopodobnie ci wejdzie do gry. Wiesz co, ja już nie mogę się doczekać w sumie tej takiej oficjalnej daty, jak ogłoszą tą datę. Z tego względu, że zawsze jak ogłaszają czegoś datę, to ja już właśnie na tym drugim Soulworkerze, to nie jest żaden brief, nie? To jest po prostu, jeżeli dobrze pamiętam, japońska wersja gry, nie? Po prostu zawsze jak już ogłaszają tutaj jakieś rzeczy, to albo tam już wieki to jest po prostu, albo jest taka sytuacja, że jak wchodzi właśnie coś nowego i już tutaj podają datę, to ja tam mogę przetestować. Także tak, na pewno, jeżeli będę mogła przetestować jeszcze zanim na PL-u się pojawi, to bardzo chętnie po prostu to zrobię, postaram się, żebyście po prostu mieli okazję zobaczyć co i jak, nie? Natomiast to ekspertem, jeżeli chodzi o Soulworkera, to nie jestem. Każdy czeka na ci, bo ona koksi. To rozwala system gry. Ale skąd ta pewność? Bo to, że jakiś pojedynczy filmik, no to wiesz, to kumam. Tak samo jak grałam. Postać nowa, to... Ale na jakimś privie? Mhm. Tylko wiesz, że jak postać jest nowa, to zawsze jest troszeczkę lepsza niż wszystkie inne. A później mogę to zbalansować też, nie? I niech to zrobię. Naprawdę. Na Burmingo to jest tylko nie do pokonania w sumie. Ale z drugiej strony, no wiesz, brief to jest brief. Mimo wszystko, według mnie po prostu... No, skille pewnie będą działać podobnie, tak? Jeżeli chodzi o wygląd, wszystko... No pewnie będzie podobne, no bo
no nie ukrywajmy, tak to jest z privami. Natomiast nigdy nie wiesz, czy faktycznie będzie działać tak samo. Co to? O, jakie fajne to było. Weź to. Ale co? Mój atak wybucha. Jeszcze 4 sekundy. Chodzi ci o to? Mhm. Jest fajny. To też tak. A tak to mam lodową kosę. Też spoko. Pogaduchy? Ale ładna, nie? Co to jest? Ale to ja mam z tobą pogadać? A nie ty nic. On... Ja tylko pochcieć muszę. Ja się za to rzuciłam. Myślałam, że to potwór. A jednak nie. Ogólnie wiesz, jeżeli chcesz, to masz okazję też kogoś pozdrowić, nie? O, jak fajnie. To ja pozdrawiam Silorana, mojego dobrego przyjaciela. To ja w takim razie również pozdrawiam. I cóż... Nie możesz poczuć się taki doceniony. Może chcesz z nami zagrać w tą gierkę? Serdecznie zapraszamy. Tak. To będzie fajnie. Mam bardzo dobrą słowę pograć. Nie. O, level. Zmieniłaś się. Patrzę, coś mało rozmówna jesteś. To się skupiam na grze. Ale ogólnie chyba nie jestem taka straszna, co? No nie. I co, jeżeli chodzi o YouTube'ka, to tak krępujesz się, czy nie bardzo? Trochę. To myślę, że na pewno każdy będzie zadowolony, że w końcu jakaś dziewczyna na kanale się pojawiła. Tak. Powinni być. Taki. Coś nowego. Dokładnie. Także jeżeli macie, słuchajcie kochani, jakieś do nas pytanka, to postaramy się śledzić te komentarze i wam odpowiadać na bieżąco. Natomiast jeżeli chodzi o gierkę, to może w takim ogromnym skrócie, ja jak najbardziej jestem na tak, jak najbardziej polecam, tym bardziej, że jak dorwiecie na jakiejś promocji, no to jednak za śmieszne grosze gra, która jest naprawdę rozwinięta graficznie i wiem, że tego aż tak nie widać na moich nagraniach, natomiast pamiętajcie, że ja lecę na najniższych ustawieniach, bo mój laptop już ledwo po prostu wszystko ciągnie i nie ukrywam, że powoli będę musiała odkładać na nowy sprzęt. Natomiast jeżeli chodzi o takie minusy gierki, to ja uważam, że jest troszeczkę mało graczy i bardzo mi się nie podoba to, że non-stop mam full eku. To jest po prostu strasznie denerwujące. Czy ty masz coś jeszcze do dodania? Przychodźcie do nas, grajcie z nami, będzie fajnie.
Dokładnie, możemy, słuchajcie, jakoś zgadać się i na przykład na jakimś TS-ie posiedzieć wszyscy razem, porozmawiać, pograć, a może i nawet nagrać odcinek, czemu nie? Ja tam zawsze chętna jestem do streamków i do odcinków, tylko kwestia znalezienia czasu. Także myślę, że jeżeli chodzi o dzisiaj, to już będzie na tyle, bo wiem, że za dłuższymi odcinkami nie za bardzo widzowie przepadają, także... Nie wiem, dajcie znać, czy chcecie zobaczyć taką część drugą naszych tutaj pogaduszek i właśnie testowania gry. Także liczymy oczywiście na łapencję w górę, tym bardziej, że no nie jestem sama, także dla Seiko dawajcie łapencję w górę! Łapeczki! No i cóż, żegnamy się chyba, nie? Mhm. Także trzymajcie się ciepło. Pa, pa! Pa!